Witam Was serdecznie, nazywam się Katarzyna Góralczek, jestem filologiem języka angielskiego oraz arteterapeutą i pokazuję, w jaki sposób można wykorzystać arteterapię w pracy w domu, jak i w szkole. Dzisiaj widzimy się już na 19. naszym spotkaniu z cyklu kwadransu arteterapeutycznego, także cieszę się, że jesteście razem ze mną i już dzielę się z Wami moim ekranem. Także miło mi Was powitać. Tym razem tytuł naszego kwadransu, naszego spotkania to jest Być czy nie być cyrkowym motylem. Scenariusz ten oparłam na filmie Cyrk Motyli, także mam nadzieję, że obejrzeliście go przed tym naszym spotkaniem. Jak nie, to mam nadzieję, że zainspiruje on Was, żeby go jednak obejrzeć. Co przed nami? Trzepot skrzydeł motyla, taniec przeistoczenia, cyrk motyli oraz być motylem. Także zapraszam Was serdecznie razem w podróż i zastanowienie się tym samym, czy ja chcę, czy nie chcę być cyrkowym motylem. Może już jestem, a może dopiero przede mną ta droga. A więc przede wszystkim na początku chciałabym Was zapytać w ogóle, jak odbieracie to zdjęcie? Co według Was ono prezentuje? Jak byście opisali swoje odczucia, patrząc na nie? Może byście dali jakiś tytuł tej fotografii? Jaki on byłby? Czy kojarzy się Wam jakiś moment z życia, który moglibyście porównać do tej fotografii? A może jakiś moment, który chcielibyście, żeby się wydarzył w Waszym życiu? W jaki sposób to zdjęcie jest, ma jakieś odzwierciedlenie w Was samych? Zastanówcie się nad tym. Kiedy już odpowiecie sobie na te pytania, zapraszam do dalszej dyskusji, czyli z czym w ogóle nam się kojarzy motyl i co według Ciebie ten motyl reprezentuje i czy chciałbyś być motylem i dlaczego bądź dlaczego nie. Mi motyl osobiście kojarzy się z takim właśnie przeistoczeniem. Przeistoczeniem z takiej larwy, z takiej gąsienicy, właśnie w pięknego motyla. Motyla, który potrafi latać, który potrafi wzbić się wzwyż, nieważne co się dzieje wokół niego, on jest w stanie to zdziałać. I on reprezentuje zarówno taką wolność, ale i siłę, jak i cierpliwość do dążenia do tego celu, bo samo przeistoczenie tego motyla to jednak samo dla niego trwa bardzo długo w porównaniu z jego długością życia. No i odpowiadając oczywiście tak, chciałabym być takim motylem, chciałabym przeistoczyć się właśnie w taką piękną postać siebie, pokazać, że potrafię, że wiele mogę zdziałać, że po prostu fruwam, cieszyć się tym swoim życiem. I tutaj chciałabym Wam zaprezentować właśnie taki krótki cytat. Chcę biec, lecieć, bić skrzydłami tak mocno, aby nie słyszeć niczego poza łomotem własnego serca. I to jest jakby właśnie ta odpowiedź, dlaczego chciałabym być tym motylem. Tak, chciałabym się zatracić w tym swoim życiu. Chciałabym po prostu być tu i teraz, cieszyć się chwilą. Cieszyć się tym, że mam skrzydła, że mogę lecieć, cieszyć się z dźwięków dookoła mnie i po prostu być tu i teraz. Nie martwić się tym, co mówią inni, nie martwić się tym, co dzieje się wokół. Po prostu biec, lecieć, szybować. A więc zapraszam w takim wypadku do takiego przeistoczenia się z tej poczwarki w motyla. Tutaj możemy wykorzystać utwór Butterfly Dance. Link wrzucę oczywiście w opisie tutaj do naszego kwadransu i do tej muzyki zaproponować właśnie tym naszym uczestnikom zajęć, żeby zaprezentowali, w jaki sposób oni przeistaczają się z poczwarki motyla. I ja bym poszła tak troszeczkę dwutorowo. Najpierw bym zaproponowała, że wszyscy robimy to wspólnie. Tak prowadzący mówi, że teraz jestem poczwarką, teraz właśnie jestem w kokonie i potem przeistaczam się w motyla i ten mój taniec. Następnie potem
dać drugą szansę tego samego, ale pozwolić uczestnikom na to, żeby oni sami w odpowiednim momencie dla siebie właśnie przeszli tą drogę, przeistoczyli się w tego motyla. I potem spokojnie porozmawiać o tym, że każdy potrzebuje więcej bądź mniej czasu. Każdy z nas jest inny, mimo że później jesteśmy tymi motylami, to nie każdy, że tak powiem, szybko dojrzewa do tego bycia motylem. Także to też jest ciekawe, żeby potem po prostu o tym porozmawiać, jak oni się czuli, kiedy musieli na zawołanie, że tak powiem, teraz raptownie zamknąć się w kokon i potem raptownie z tego kokonu sobie wyjść. A jak to jest, kiedy oni mogą po prostu dać sobie tyle czasu, ile chcą w byciu poczwarką, w byciu w zamknięciu w tym kokonie, w tym śnie i później przebudzeniem się w motyla. No i oczywiście potem proponujemy uczniom wspólne obejrzenie filmu pod tytułem Cyrk Motyli. My go oczywiście teraz nie będziemy oglądać, ale mam nadzieję, że obejrzeliście lub to nadrobicie, ponieważ teraz scenariusz będzie właśnie oparty na podstawie tego filmu. A więc, po samym początku możemy po prostu zatrzymać film. I ja tutaj zawsze proponuję, żeby zastanowić się, jakie osoby w tym cyrku widzieliśmy. Dlaczego takie osoby w ogóle zostały pokazane i kogo byśmy na przykład mogli jeszcze dodać? Czy moglibyśmy porównać te osoby, które mamy tutaj z naszym otoczeniem? To jest film bardzo trafny na przykład do młodzieży. Tam była jeszcze jedna osoba, oczywiście był mężczyzna z tatuażami, który też warto tutaj też umieścić i wtedy możemy fajnie tak wywnioskować, że to są osoby, które na przykład możemy widzieć wokół nas, tak? Ktoś ma tatuaże, osoby szczuplejsze, grubsze, z problemami z otyłością, bliźniaków wokół, sama jestem z bliźniaczek, także i takie osoby są. Tutaj jest kobieta z zarostem, oczywiście raczej tego nie spotkamy wokół siebie, ale na pewno kobiety, które w jakiś sposób rzucają się w oczy. Czy może po prostu, nie wiem, farbują włosy na niebiesko-fioletowo. Każdy w jakiś sposób tutaj próbuje, może to nie to, że oni tutaj próbują zaistnieć, ale w jakiś sposób rzucają się w oczy, tak? Tutaj znaleźli się sam albo z własnej woli, bądź nie, trudno nam powiedzieć, gdyż tego nie ma w filmie, ale tak jak idziemy do cyrku, możemy porównać, że szkoła też jest takim cyrkiem, tak? Ponieważ znajdujemy tam różnych ludzi, ludzi z różnych grup społecznych, z różnymi problemami i jak byśmy wówczas zaprezentowali siebie w tym cyrku, tak? Jaką postać, żeby się tak zastanowić, i spróbować siebie tak zaprezentować. Może być to w formie zdjęcia i teraz każdy siada na stołku i właśnie idziemy sobie do cyrku, czy w formie obrazu, ale zastanowić się, gdybym ja była właśnie taką osobą występującą w cyrku, jak by mnie inni na przykład odebrali. No i potem warto się zastanowić, zostając właśnie dalej przy tym filmie, jakie osoby występują w cyrku. Tak, czyli osoby takie, które w jakiś sposób wyróżniają się w tłumie. Dlaczego znalazły się one w cyrku? Tak, czy one same tam chciały być, czy zostały tam zmuszone, czy zupełnie jakiś inny powód się znalazł? Dlaczego cyrk? I właśnie dlaczego konkretnie ten cyrk, a nie nic innego? No i po co w ogóle chodzimy do cyrku? Tak, że zawsze pragniemy jakiejś rozrywki idąc tam, tak? Rozluźnić się od codzienności. Jakie osoby jeszcze spotykamy w cyrku? Osoby bądź w ogóle kogo, co spotykamy jeszcze w cyrku, tak? Bo spotykamy również i zwierzęta. Spotykamy klaunów również tam, którzy po prostu się wygłupiają, robią sobie na przekór. Tak jak właśnie uczniowie na przykład w szkole, tak? Czy poza szkołą, ale ogólnie młodzież, tak? Próbując siebie odnaleźć po prostu w tym społeczeństwie. Bądź po prostu są gdzieś na uboczu i my tak naprawdę gdzieś nie widzimy. No i dobra, czy pośród tych osób widziałbyś tam kogoś ze swojego otoczenia? Tak więc to też może być powrót do tego znaku zapytania. Zanim przejdziemy do tego wyobraź siebie, zapytajmy, czy ktoś inny, kogo znamy, by pasował tutaj do tego otoczenia.
kto to byłby i dlaczego właśnie ta osoba? No i na koniec, czy ja sam bym chciał wystąpić w tym cyrku i jak ja bym siebie tam widział? Bardzo ciekawym również takim krótkim tekstem z tego filmu, bardzo inspirującym i ciekawym do dalszej rozmowy, jest to, że nie ma nic inspirującego wystawionej na pokaz niedoskonałości. No i teraz warto się zastanowić na temat odniesienia tego tekstu do filmu. Tak, to z samego początku, gdzie właśnie mamy pokazane osobę otyłą, z tatuażami, tutaj bliźniaki syjamskie. I dlaczego nie ma nic inspirującego? I dlaczego wystawiamy na pokaz niedoskonałość? Ponieważ mamy też i różne cyrki i też są różne osoby, dlaczego tutaj jest jako to wystawienie na niedoskonałość? Czym ta niedoskonałość w ogóle wobec nas jest? I w jaki sposób możemy to przenieść na nasze życie tu i teraz? Czy jest możliwe, czy my na co dzień widzimy tą wystawioną niedoskonałość na pokaz? Gdzie to widzimy? W jaki sposób? Kto w ogóle wystawia tą niedoskonałość na pokaz? I dlaczego to robi? No i z tą myślą Was tutaj zostawię, żebyście sobie spokojnie sami odpowiedzieli nawet, czy wokół Was gdzieś taka niedoskonałość jest wystawiona na pokaz i dlaczego nie ma w tym nic inspirującego. Następnie później, kiedy nasz główny bohater Will trafia już do zupełnie innego cyrku, jest taki fragment, gdzie spotyka właśnie chłopca razem z ojcem, którzy podziwiają najsilniejszego mężczyznę na świecie i obok stoi Will. Nasza główna postać bez kończyn. No i chłopiec pyta, czy pan też występuje? No i warto tutaj zastanowić się w ogóle, jak Will czuł się, gdy usłyszał to pytanie. Czy on w ogóle chciałby występować w tym cyrku? Ponieważ jak widzieliśmy na pierwszym zdjęciu tego naszego głównego bohatera Willa, może ja cofnę, jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał, to jest ten nasz główny bohater Will. Tutaj po jego mimice możemy po prostu zgadnąć, że nie jest zbytnio zadowolony, że tam jest. Ale trafił właśnie do cyrku innego. I teraz pytanie, czy on tam chciałby występować? I dlaczego? No bo chciałby. No i co jest dobrego w tym właśnie cyrku? Tak, i tutaj na początku, jak ten Will właśnie był w mieście z tym najsilniejszym człowiekiem, to on się cieszył, on, że tak powiem, czerpał tą radość z tego, że dziecko jest zafascynowane tą osobą, tak, że chce go poznać. Ale gdy sam usłyszał, czy on występuje, to już ta radość raptem znikła. Raptem troszeczkę może czuł się zażenowany, że on nie występuje. Pewnie chciałby. Może tam jakiś smutek również się pojawił. No i teraz, dlaczego on chciałby występować? No i na pewno ta radość dziecka to jest to coś, co on sam chciałby poczuć w tym momencie. No i co jest dobrego w tym cyrku? W tym, że właśnie nie wystawiamy na pokaz niedoskonałości. Wystawiamy na pokaz to, czym warto się zainspirować. I to jest właśnie ten cyrk, w którym chciałabym, żebyśmy my wszyscy występowali. No i przechodząc dalej, gdzie oglądamy dalszą część tego naszego filmu, pojawia się moment, gdy wszyscy poszli nad staw jakiś, na jeziorko to raczej nie, ale nad jakiś staw. Wszyscy tam zaczęli się kąpać, Will podszedł, upadł na gałęzi, leżał na gałęzi. Chciał prosić o pomoc, jednakże tej pomocy nie dostał, gdyż osoba, właśnie ten dyrektor całego cyrku powiedział, że on sobie poradzi, on nie potrzebuje pomocy. No i potem udało mu się wstać, temu Willemu, i z tej radości, jak zaczął się cieszyć, po prostu wpadł do wody. I teraz warto się zastanowić w ogóle, co to był za ten moment, tak, gdy on wpadł do tej wody. Tak niby tu czuł się radosny, w ogóle tutaj raptownie plusk, woda w tarapatach, no i jak on wypłynie, tragedia. Tak jak u nas w życiu nieraz, tak? Wszystko jest pięknie, ładnie, cieszymy się i raptownie jakiś
huk, jaki strzał, coś w życiu się stało, że już raptownie czujemy się zagrożeni, czujemy się smutni. No i jakie przymiotniki byśmy użyli, żeby opisać stan przed wpadnięciem do wody i po wypłynięciu? Tak, czyli na początku mamy tą, na początku mamy ten strach, że nie wstanę, nie poradzę sobie. Potem mamy tą euforię, że udało mi się wstać. Plusk do wody, gdzie jest ta rozpacz. I po wypłynięciu jest radość. Jest radość i w ogóle taka pewność siebie i to, że już Will sam powiedział, że on nie potrzebuje pomocy, on sobie sam świetnie radzi. Tak, nie pomagajcie mi, patrzcie, ja potrafię pływać. Czyli tutaj w ogóle uwierzył w siebie. To, że potrafi wiele zdziałać. I właśnie to samo jest odpowiedzią na kolejne pytanie, czyli dlaczego te wydarzenie było przełomowe dla Willa. Bo on zobaczył, że on jest osobą, która potrafi zrobić wiele. Że on jest wartościowy, że on potrafi sobie poradzić sam, nie potrzebuje pomocy. On nie jest taką życiową kaleką, tak, że upadnie, pomóżcie mi, bo sobie nie poradzę. On podniesie się, on będzie pływał, on zaczyna w końcu wierzyć w siebie. No i w jaki sposób to wpłynęło na niego? To, że się uwierzył w siebie i to, że zechciał pokazać siebie innym i wystąpił w cyrku. I teraz tutaj mamy tak naprawdę ukazane jego dwa oblicza. W tym pierwszym cyrku, gdzie właśnie wystawili na pokaz tą nieidealność i to, jak on się tam czuł. I to, jak zapowiedział go właśnie ten dyrektor cyrku i opisał go tymi słowami. Wybryk natury. Człowiek, jeśli w ogóle można go tak nazwać, od którego obrócił się sam Bóg. Zarówno słowa bolą, zarówno to, jak osoby na niego patrzyli w tym cyrku. Od razu nasza postura, nasza wiara w siebie po prostu idzie w dół. Niestety, taka jest prawda. I tak samo, jeżeli w szkole nauczyciele będą tak samo, że tak powiem, nas dołować, będzie to samo. Jak rodzice będą nas dołować, skończy się identycznie. Koledzy będą nas dołować, skończymy właśnie tak, że nie wierzymy w siebie. Ale jeżeli znajdzie się ta osoba, bądź nawet kilka osób, czy to przyjaciele, rodzina, nauczyciel, którzy uwierzą w nas i zaprezentują nas w inny sposób, nie jako wybryk natury, ale najodważniejszy z nas wszystkich, który chce oszukać śmierć, tak, ponieważ tutaj właśnie wskoczy do kubła z wodą. I potem ten chłopiec, który do niego przybiegnie, przytuli się i powie, w jaki sposób sobie z tym poradziłeś, tak? Skąd tyle masz odwagi w sobie? I zobaczy, tak jak inni inspirują nas, tak potem my inspirujemy innych. I to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie dali sobie czas na te wzrastanie, dorastanie, żebyśmy mogli przeistoczyć się z tej poczwarki w tego motyla, bo to jest właśnie tutaj pokazane w sposób naprawdę przepiękny, gdzie na początku jesteśmy tą poczwarką i może nie jesteśmy z nią z własnego wyboru, ponieważ w ten sposób nauczyło nas społeczeństwo, także ja się nie liczę. Ale potem wystarczy ta jedna osoba, która nas otuli, tak jak otulił nas ten kokon. I dzięki temu byliśmy w stanie wyjść z niego i pokazać swoje prawdziwe piękno, swoją prawdziwą moc. I tutaj jeszcze jeden cytat chciałabym Wam po prostu powiedzieć, pokazać, przeczytać, który też myślę, że jest bardzo silny i z podobnym sensem jak poprzedni, gdyż mówi właśnie o tej całej mocy, żebyśmy wspierali tę nasze gąsienice wokół nas. Ponieważ, cytując już tutaj ten fragment, zabijamy wszystkie gąsienice, a potem narzekamy, że nie ma motyli. Ja myślę, że to jest daje bardzo mocny przekaz, ponieważ czasami robimy to świadomie bądź nieświadomie, że my naprawdę zabijamy te gąsienice wokół nas, zabijamy tą pewność siebie ludzi wokół nas. A gdybyśmy tak naprawdę częściej siebie doceniali, prawili komplementy, to potem byłoby więcej tych motyli, byśmy potrafili zrobić więcej, a nie wiadomo tak naprawdę, dokąd by to nas dalej poniosło, jak byśmy tam skończyli, gdyby było wokół nas tyle motyli, każdy z różnymi pomysłami i na siebie, i na świat. I ostatnim właśnie takim ćwiczeniem, które chciałabym właśnie tak zaprezentować,
To jest przy okazji tak, że powinniśmy sobie uświadomić, że jest wiele typów motyli. Tak jak tutaj widzimy, mamy pazia królowej, rusałkę caik, mamy bielika i też bieliki mamy w różnych typach i mamy i cytrynkę. Tak i my pokażmy tego swojego motyla w sobie i tym, tą formą sztuki, która nam pasuje, czy to w formie właśnie fotografii, w formie rzeźby, w formie obrazu jakiegoś malarstwa, w formie tańca. Pokażmy to, jak my siebie widzimy w sobie tego motyla. Może to być oczywiście jeszcze filmik poklatkowy. Każda opcja jest tak naprawdę dobra, w której się czujemy. I potem zrobić piękną wystawę. Tak i podzielić. To są nasze motyle fotografowie. To są nasze motyle, nasze rzeźby. To motyle z malarstwa. I pokazać te nasze piękno. I docenić piękno innych, bo każdy z nas jest inny, ale jest tym wspaniałym motylem, ponieważ trudno wybrać ogólnie motyl piękny, piękniejszy. Oczywiście każdy ma z nas swoje typy, ale ogólnie motyle są piękne. One się rozwijają z małej gąsieniczki w coś niesamowitego. Potrafią latać. Zobaczcie, zupełnie inne zdolności były na początku, a inne potem. I chwalmy to. Cieszmy się tym i doceniajmy zarówno to u innych, jak i u siebie. Nie zabijajmy tych gąsienic i nie zabijajmy siebie jako tej gąsienicy, bo wówczas nie zobaczymy siebie w tej roli tego motyla. I tym właśnie chciałabym zakończyć dzisiejszy kwadrans, także dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam pięknego, kreatywnego dnia i do zobaczenia już wkrótce.